Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Rysowania na ekranie, gdzie pozostajemy w świecie mitologii, czyli bogów i boginek starożytnych Greków. Dziś czas na kobietę, piękną i mądrą Atenę. Jeżeli chcecie poznać jej historię i spróbować z panem Andrzejem ją wspólnie narysować, to zapraszam. Dzisiaj rysujemy naszą bohaterkę, czyli postać bogini Ateny. Czytając mity greckie, dowiadujemy się o niej ciekawych rzeczy, a mianowicie, że była przede wszystkim boginią mądrości. Jej atrybutem, oprócz oczywiście zaraz wspomnianych zbroi, dzidy, tarczy, o których zaraz sobie powiemy, była sowa, która była do dzisiaj jest utożsamiana właśnie z symbolem mądrości. Atena była jednym z ważniejszych bóstw ówczesnych wierzeń, dlatego że symbolizowała właśnie mądrość królewską, a także, i tutaj nawiązuję do tych za chwilę narysowanych atrybutów żołnierskich, była też boginką sprawiedliwej wojny, czyli stawała w obronie uciśnionych i osób napadniętych. Pan Andrzej zaczął rysowanie naszej postaci troszeczkę nietypowo, dlatego że narysował taką lekko pochyłą oś konstrukcyjną, a także, zauważcie, narysował 6 razy głowę, czyli w ten sposób zachował proporcje postaci. I o ile pierwsza część stanowi owal głowy, to pozostałe pan Andrzej narysował jako części, które będą wypełniały tłów i całą pozostałą kibić naszej bogini. Trzeba wam wiedzieć, że Atena była córką samego Zeusa. No z jej historia, jej narodzin jest dosyć dramatyczna, dlatego że mity głoszą, że wyskoczyła z samej głowy Zeusa. No, tam są skomplikowane te koligacje, więc nie będziemy do nich wracać, ale po prostu była jego córką, która dosłownie wyskoczyła z niego samego. I była też ukochaną córką, do tego stopnia, że była odpowiedzialna za to, żeby dostarczać Zeusowi od Hefajstosa, który był twórcą, wykonawcą tej broni, ona dostarczała mu pioruny i błyskawice. A tym, że Zeus obdarzał ją nie tylko miłością, ale zaufaniem, było to, że posiadała możliwość sięgania po i korzystania także z tych właśnie wynalazków bojowych i z samej tarczy Zeusa, czyli z egidy. Na rysunku już widzimy, że nasza Atena ma w rękach tarczę, na której znajdowała się podobno głowa Chimery, dzięki czemu no, dodawała też bogini no, niesamowitych właściwości, bo po prostu jej wrogowie zamieniani byli w kamienne słupy dzięki właśnie właściwościom Chimery, o której na pewno w kolejnych odcinkach sobie powiemy. Trzeba pamiętać, że Atena była patronką Aten. Do dzisiaj na terenie Aten możecie spotkać jej świątynię, która po prostu zachowała się i była na ówczesne czasy niesamowitą perłą architektoniczną.
Ateńczycy traktowali Atenę nie tylko jako swoją patronkę, ale też otaczali ją niezwykłą ufnością. I w mitach znana będzie historia, gdzie ona właśnie powielokroć służyła Ateńczykom jako obrończyni, gdy wrogowie chcieli zagarnąć ich ziemię. Była też kobietą, to musicie pamiętać. I znana jest historia, w której konkurowała z Afrodytą, o której sobie wkrótce powiemy, o laur piękności i urody. I historia głosi, że na jednym z przyjęć bogowie chcieli ofiarować jabłko z napisem dla najpiękniejszej jednej z boginek i jako sędziego wyznaczyli Parysa, pasterza, który właśnie ofiarował to jabłko nie Atenie, ale Afrodycie. Stąd później, gdy doszło, w zamian dostając za żonę piękną Helenę, najpiękniejszą kobietę w ówczesnym świecie, i gdy doszło do wojny trojańskiej o właśnie samą Helenę, Atena stanęła po stronie Greków. No, jak się okazuje, i bogowie mają czasami nasze ludzkie przywary, czyli i zawiść, i zazdrość. I tak też możemy przeczytać właśnie w mitach greckich historię ich dziejów. Piękna Atena przed nami, długa, powłóczysta, suknia, atrybuty w postaci tarczy, dzidy i hełmu sugerują, że właśnie była też opiekunką sprawiedliwej wojny.